W historii ludzkości już nieraz bywało tak, że jakieś mocarstwo, przynajmniej znane, tam się dominowało przez Imperium Rzymskie, powiedzmy sobie, prawda? Było takie. Były czasy, kiedy Imperium Cesarskie, Chińskie, prawda, dominowało nad całą Azją, zajmowało całą właśnie Japonię, Tajwan, Indonezję, Wietnam, to wszystko, Mongolię, to wszystko były wpływy Imperium Carskiego. Dalej po prostu wiedza nie sięgała. I wszystkie takie imperia spotykały oczywisty kres, po prostu brak wroga powodował, że to imperium się po prostu rozłaziło w szwach, tak jak się rozlazło imperium rzymskie. Ameryka jest jeszcze w niedobrym stanie. W tej chwili powstaje próba utworzenia czegoś na kształt imperium europejskiego, co jest po prostu śmieszne. To trochę przypomina utworzenie Związku Chajskiego przez Greków, jak już Grecy postanowili się połączyć, będą silniejsi, jak tylko się połączyli, na pewno się rozlecieli z Czaskiem i poddali Rzymowi. Po jednej bitwie wojska greckie uciekły z pola bitwy. No jest śmieszne po prostu. Istnieje na świecie w tej chwili jedno imperium poważne amerykańskie, tworzy się chińskie, jeszcze istnieje imperium rosyjskie. To wszystko, jeśli mowa o imperiach. Istnieją niezależne ośrodki, na przykład Persja, prawda? Rosjanie popierają Iran, dlatego że spółki z Iranem są silniejsi i mogą się przeciwstawić bardziej Amerykanom. Amerykanie z powodów wewnętrznych nie bombardują Rosji pociskami rakietowymi, bo to jednak biali ludzie. Na Arabów można tam napaść, na Rosjan to już trochę gorzej. Tym bardziej, że od chyba 15 lat przedstawiana jest Rosja w filmach amerykańskich jako kraj, w którym się razem walczy z terrorystami tam irańskimi czy innymi. Więc raczej tego z powodów wewnętrznych nie zrobią. Aczkolwiek gdyby wybory wygrała pani Clintonowa, to ja za nic nie ręczę. Ta pani może zrobić wszystko dosłownie. Jest absolutnie nieobliczalna. To jest trockistka, trockiści robią różne dziwne rzeczy. No i w tej chwili to imperium. Zwróć uwagę, że według danych wojskowych, bo to się liczy, siła armii Stanów Zjednoczonych jest równa sile 38 najsilniejszych kolejnych państw. W sumie razem. Trzeba by zrobić blokadę przeciwko Rosjanom, przykład się wszystkich znanych nam większych państw, żeby zrównoważyć siłę wojskową Stanów Zjednoczonych. Nie ma takiej siły. Oczywiście, ponieważ Ameryka wydała tyle na wojsko, co zresztą widać po stanie dolara, prawda, który spada dość wyraźnie, wydała tyle na wojsko, no i gospodarka słabnie, w wyniku czego już wpływy amerykańskie będą słabe na świecie. Ameryka oczywiście będzie próbowała wymuszać coś siłą, na przykład wymuszać korzystne dla Amerykanów w dziedzinie patentów, w dziedzinie ochrony praw autorskich, w dziedzinie handlu i tak dalej, co jednak będzie się spotykało z dużym oporem, tym bardziej, że Ameryka się nie zdecyduje użyć w tej sprawie sił zbrojnych z całą pewnością. Z całą pewnością. Będą to naciski gospodarcze i inne polityczne, ale nie. Istnieje ponadto rozbudowana agentura amerykańska, na przykład wewnątrz Polski, która, było, Państwo przecież widzą to na własne oczy, czy rządzi SLD, czy rządzi PiS, prawda, nie miało to żadnego znaczenia, rządziła amerykańska agentura. No i ona decydowała o tym, że były takie samoloty, a nie inne, taki pak zawrócić, a nie inny. I tyle. To jest też bardzo ważne. Jeżeli, powiedzmy sobie, po wyborze na prezydenta, pan Lech Wałęsa spędził 2 dni, w domku na Mazurach, co podawała zresztą prasa uczciwie, z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, no to przecież o czym z nim rozmawiał, prawda? Powiedzmy sobie jasno. Nie była to rozmowa o rybach z całą pewnością również. No, także z tego też zdajmy sobie sprawę. Jeszcze wiedząc oprócz tego, kim jest pan Lech Wałęsa, prawda? Jego, jakby to powiedzieć, delikatnie w powiązaniach z polską bezpieką. Także to imperium jest niesłychanie silne i nie ma co liczyć, że się z nim wygra fronterując, prawda, stawiając mu się, mówiąc językiem młodzieżowym, tylko trzeba liczyć na jego osłabienie, bo za dużo pieniędzy wydaje teraz na zbrojenia, więc inne państwa odpowiadają mniej na zbrojenia, będą go doganiały. Tempo rozwoju Stanów Zjednoczonych jest w granicach w tej chwili 3-4%, gdy tempo rozwoju Chin jest około 10%, tempo rozwoju Tajwanu około 13-14%. Więc po prostu za lat 30 Chiny dogonią Stany Zjednoczone, czy za 40. No i wtedy Imperium Amerykańskie napotka przeciwnika. Są ludzie w Stanach Zjednoczonych,
którzy to przewidując będą chcieli zniszczyć Chiny pod bylem pretekstem, czy zniszczyć Rosję, żeby się pozbyć tego przeciwnika. Sojusz chińsko-rosyjski no jest groźny dla Stanów, bardzo groźny. Dlatego sekundami politycznymi starają się go rozbić, a oczywiście te kraje w obronie ten sojusz starają się zacieśnić. Także wyraźnie, to jest, powodem jest siła Ameryki, powstaje dziwaczny sojusz rosyjsko-irańsko-chiński. Zdumiewający zupełnie, ale kraje sąsiednie miały zawsze konflikty między sobą, no, ale one się łączą tylko dlatego, mają wspólnego wroga. I Amerykanie sobie nie zdają sprawy z tego, że to oni wytwarzają tego wspólnego wroga, grożąc siłą militarną. Jest taka piękna książeczka Marka Twena, Jankes na dworze króla Artura, gdzie przeniesiony z przyszłości, prawda, Jankes, który używa techniki, elektryki, prawda, rozmaitych tych, uzyskuje na dworze króla Artura ogromne wpływy. Jaki jest efekt? Ostatni rozdział nosi tytuł Cała Anglia przeciwko nam. Prawda? Wszyscy się jednoczą i w końcu niszczą tego przybysza z przyszłości, tego Amerykanina. No i to dokładnie tak samo zachowuje się w tej chwili, jak mu się Stany Zjednoczone. Jednoczą cały świat przeciwko sobie, nie zdając sobie z tego sprawy. Bardzo niewielu polityków w Ameryce jest na tyle, że tak powiem, dialektycznie kształconych, czyli cybernetyków, żeby zdawać sobie z tego sprawę. Oni rozumieją jak kałby z Teksasu. Jak trzeba dowalić, to się dowala. Prawda? Weźmy Busha seniora, który nie zaatakował, nie dobił Iraku, dlatego że wiedział, że to wzmocni Iran. Przecież głównym wrogiem Iranu jest Irak. I Amerykanie zawsze wspomagali Saddama Husseina. I nagle synek zniszczył ten Irak, nie słuchając się przez traktaty. Jaki jest efekt? Teraz Iran jest problemem, bo Iran nie musi wydawać teraz pieniędzy na obronę przed Irakiem, bo tam nie ma już Iraków, prawda? I spokojnie sobie konstruuje tam rozmaite inne broni. Także powtarzam, Ameryka jest niebezpieczna, bo to jest kaubój uzbrojony w broń jądrową. Tam jest cienka warstwa polityków, naprawdę. Bardzo cienka to jest, cieniutka warstewka polityków, którzy wiedzą o co chodzi na świecie. Niestety ani pan Bush, ani McCain, ani pani Clintonowa, znaczy, może i wie, ale to jest, jak to mówił nasz wielki aktor, ale zła to kobieta jest i może być z tego powodu niedobrze. No generalnie rzecz biorąc, mamy klasyczną sytuację dominacji jednego imperium na świecie. Pamiętam wypowiedź, to jest chyba na pewno nawet można znaleźć na stronie Stanisława Michalkiewicza, Michalkiewicz.pl chyba, gdzie on miał taką dyskusję z panią Tomaszewską, która niby jest solidarnością, ale komunistka absolutna. No i właśnie on zadał jej takie pytanie, on się spytał jej, czyją własnością będą te pieniądze. Ona powiedziała, no oczywiście własnością tego, który je odkładał. No to rozumiem, że będę mógł je podjąć i wleźć, ale nie, no oczywiście, że nie. Mówi pan Tomaszewska, jak to bank nie płaci mi moich pieniędzy własnych, no bo każdy by tak chciał, powiedziała pani Tomaszewska. Co pokazuje, jak ludzie naprawdę chcą tego systemu ubezpieczeń. Ludzie go nie chcą, to jest przymus narzucony. To trzeba zlikwidować w ogóle przymus ubezpieczeń i każdy się ubezpiecza jak chce. Nie trzeba mówić, że na trzy sposoby. No są trzy sposoby. Pierwszy odłożyć do banku, drugi się ubezpieczyć, czyli zagrać w tą kinę tak zwaną. Trzeci system to jest wychować dobrze dzieci i mieć ich dużo. To wtedy, jak ktoś ma pięcioro dzieci, no to na starość utrzymanie jednego ojca i matki nie jest dla nich takim żadnym problemem, prawda? Także to jest najprostsze, bo nie wymaga żadnych inwestycji, poza inwestycjami w dziećmi oczywiście. Zacznijmy od tego, że motywacją Bismarcka było to, żeby zdjąć wjazd z żagli socjalistów. Oni mieli to hasło i on im zabrał to hasło, robiąc te ubezpieczenia. Był ich przeciwnikiem de facto, ale no, demokracja, nie? Otóż druga sprawa jest taka, że jest to dokładnie odwrotna zależność. W wyniku tego, ja czytałem właśnie dosłownie wczoraj, czytałem broszurę doktora Rymala, zresztą jest w moim najbliższym czasie, jest cytat z tego doktora Rymala sprzed wojny, z 1933 roku, w którym on mówi wyraźnie, że jest odwrotnie, że wprowadzenie ubezpieczeń spowodowało, że ludzie przestali myśleć o przyszłości, bo po co mają myśleć, skoro są ubezpieczeni, mają emeryturę. Czyli nie dlatego są emerytury, że ludzie nie myślą, tylko ludzie nie myślą, ponieważ mają emerytury. Normalna wizja głodu na starość ludzi jakoś motywowała. Jak jest ktoś idiota i chce na starość zebrać, no to jest jego sprawa, prawda? Trzeba zrozumieć. Każdy jest kowalem własnego losu, a nie państwo ma barany, które musi strzyc, prawda, doi. Tu baran się nie doi, ale to doi to, co się doi, prawda, i tak dalej.